Hej moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Darkwood, z tej strony Shiro. No i kochani, co my tu ostatnio mieliśmy robić? Dzień 12, wizyta u lekarza. Ależ ten chłopak ucieszył się na widok nowych skrzypek. Czas na umówioną wizytę u doktora. Facet przebywa w opuszczonym pociągu w północno-wschodniej części Starej Kniei. Może w końcu uda mi się odzyskać moją własność. Dzieciak powiedział mi również, bym odwiedził go w przyszłości w chacie jego rodziców. Dobra, czyli północno-wschodnia część. Tam będziemy musieli się udać, ale jest godzina 19:03, więc powoli przydałoby się włączyć Gena może. I trzeba się tutaj chyba zacząć już bunkrować. Przydałoby się zacząć bunkrować, bo już widzę, że jest tutaj problem. Mam nadzieję, że ta noc będzie spokojniejsza. Czekajcie, czekajcie, tak. Te drzwi były już rozwalone trochę. Tu szafka jest w razie czego. Broń mamy. Tak, deski się przydadzą, gwoździe się przydadzą. Jak to? To jest ponaprawiane? Ponaprawiane. Drzwi możemy teoretycznie zabarykadować. To i tak nic nam w sumie nie da. Delikatnie sobie to jeszcze przytrzaśniemy. Dobra, chyba jesteśmy gotowi na przyjęcie kolejnych przyjaciół, co? Flary tutaj są, flary sobie możemy będą wziąć w razie czego. Ogólnie tych flar mamy sporo. Ulepszy warsztat, potrzebujemy obcęgów, czy obcęgów, obcęg, nie wiem jak się to wymawia w sumie. Obcęgi potrzebujemy, tak czy inaczej. Może jakiś koktajl mołotowa? Mamy jeden, dobra, starczy nam raczej. I przydałoby się też coś do świecenia, ale ta flara chyba wystarczy. Może będzie sobie więcej trochę tych flar. Bandaż mamy. Już może i lepiej byłoby te tabletki wziąć. Dobra. Armor nowy mamy. Bierzemy Gnata i czekamy. Może się uda. Tutaj nam sporo więcej będzie schodzić paliwa na generatorze. Już trochę w sumie on chodzi. Kurde, nie lubię tych nocy. Nie lubię. Po tym, jak to Banshee nam przyszło, to już w ogóle jest tragedia. To jest najlepsze. Nic nie możemy z tym zrobić. Tylko i wyłącznie możemy modlić się o przeżycie. Bardziej zabarykaduję to. Trochę może bardziej. Tu nic. No fajnie by było przeżyć jednak tą noc. W ogóle moi drodzy zauważyłem... Co jest grane? Lasno. Kolejne trzęsienie ziemi, naprawdę. Co tu się odwala? Czyli dobrze, że mieliśmy tu flarę. Nie wiem, ile ona w sumie działa. Mam nadzieję, że wystarczająco długo, żebym przeżył. Na szczęście tak. Druga godzina. Jeszcze 6. Jeszcze 6. Ciekawe, czy te plenary coś nam dają w sumie. Nie mają żadnego opisu. Nie wierzę, żeby to była spokojna noc. Naprawdę nie wierzę. Zaraz coś nam pierdyknie. Już coś leci. Żeby kolejne Banshee. Czy
4 godziny. Shit happens. O. Coś się niedobrego zbliża. Jakieś dziwne dźwięki. O, fuck. W ogóle, moi drodzy, zauważyłem, że właśnie dosyć spory wzrost wyświetleń wskoczył, co mnie bardzo dziwi ogólnie. Bo zazwyczaj nie byliście tacy wylewni w jakimkolwiek właśnie, znaczy jakichkolwiek rozgrywkach. Znaczy, nie to, że mnie to martwi, czy coś w tym stylu, wręcz przeciwnie. Bardzo się cieszę, że w końcu zaczęliście. Co to było? Chodź. Chodź do mnie. Dobra. O dziwo, ta noc była spokojna. Dzień 13. O dziwo, ta noc była naprawdę bardzo spokojna. Gdzie jest handlarzyna? Rozbieramy to. No, troszeczkę straciliśmy tych surowców, aczkolwiek czy mnie to martwi? No raczej nie. Ale widzę, że te drzwi niestety zostają rozwalone. Te drzwi zostają rozwalone. Napraw przedmiot. Możemy? Możemy. Zawsze to przynajmniej trochę tego DPS-a więcej. Dobra, idziemy. Wyłączyć gena. Trochę tego generatora nam zjadło. Czekajcie, bo ja się zagubiłem trochę. W ogóle miałem sporą przerwę od Darkwooda. Panie handler, dzień dobry. Handluj. Co ty tam masz? Masz grzybki. Masz latarkę. Masz magazynek małego kalibru, który na pewno wezmę. Plary, materiał. Materiał też byśmy może w sumie wzięli. Na razie tego nie chcę. I co? Pójdę po rzeczy, które mi są w tej chwili zbędne. To jest dobry pomysł. To jest świetny pomysł. O, chyba trochę głupotkę zrobiłem. Ewidentnie głupotkę zrobiłem. Zamykaj, otwieraj. Dobra, co mi tu nie będzie potrzebne? Spawarkę w sumie mamy. Możemy to sprzedać chyba już. Bo teoretycznie do ulepszenia już nie potrzebujemy tego. Te flary też mogę bez problemu sprzedać. Więc to już mamy na sprzedaż. Alkohol. Nie wiem. Opata, kolejna spawarka. Ona jest za stówkę. To możemy w sumie sprzedać. No bo tu spawarka widzę, że nie jest potrzebna już do niczego. To jest przedmiot chyba tylko, którym ulepszamy dalsze rzeczy. Prawda, prawda. Więc możemy sobie resztę posprzedawać. I teraz wyruszamy na północny wschód. Handlarzynka nasza kochana. Zdjęcie drogi nam nie jest potrzebne. Jak spawarka, druga spawarka. Amunicja. Gdzie jest amunicja? Gdzie jest amunicja? Gdzieś tu była. Kurde, ślepy jestem. Jak ty już tego nie masz, to się zirytuję. Tu jest. Magazynek małego kalibru. Flary też możemy teoretycznie. Byśmy tego sobie tego hotbarka jeszcze ulepszyli. Długa lufa. A czy nam to jest potrzebne? O, i możemy sobie zrobić jeszcze to. Mamy minus 100. Grzybka plus benzynę może. Pyk, pyk. Potwierdzamy. Jednego możemy sobie gwoździa wziąć. Spoko, luz. I tak, mamy benzynę. Mamy kolejną amunicję.
One się stakują po 3, prawda? Nie. Max 2. No nic. O, jeszcze miałem błyszczący kamyk do sprzedania. W sumie to byśmy trochę tych gwoździ może pokupowali i desek. Też deski chyba mamy. Teoretycznie paliwo nam jest potrzebne bardziej. To dawaj gwoździe. Ja ci ten błyszczący kamyczek oddaję. A ty mnie daj gwoździe. My to też możemy jeszcze wykupić. Warki. I dwa druty. Sznurek tu jest jeszcze. Czy tu jest u niego sznurek? Czy ja go nie widzę? Nie ma sznurka. Sznurek też nam jest potrzebny, niestety. Inaczej sobie inwentory nie ulepszymy. I to mnie martwi. No ale może po naszej eskapadzie kolejnej sobie znajdziemy ten sznureczek. No bo nie, tu nie ma sznureczka ewidentnie. Tak. Nie mam wystarczającej ilości materiałów. Grzyba możemy w raje czego wziąć. Tego zróbmy sobie wytrych. Myślę, że się może przydać. To również schowajmy. Kamizelka, pistolet, dwie deski z gwoździami. Myślę, że jest wystarczającą ilością do pójścia w kolejną podróż. Dobra, gotujemy tego grzyba i lecimy dalej. Piec, gotuj. No, połowa dawki. Zapisywanko. Dobra, jak wygląda mapa? Północno-wschodnia część. Musimy iść w prawo i szukać gdzieś tutaj koło nawiedzonego domu. A jak jeszcze wygląda nasza sytuacja z deskami? To jest pytanie. No trochę jest tego. Czy trochę? Gucio jest tego, nie ma nic. Tu nie zostało? No niestety nie. Dobra. Północno-wschodnia część. Mam nadzieję, że to nie jest błąd w tłumaczeniu. Jest tutaj. Torowisko. Północno-wschodnia część. Stara Knieja. Ale tu nie ma nic podpisanego. Widzę, że skrzypek daje koncert. Szukamy wywróconego pociągu. Szukamy wywróconego pociągu. Może ja bym tak sobie na przykład latareczkę włożył gdzieś tu. Mi by się przydało. Wywrócony pociąg. Znając życie, to on gdzieś jest z tyłu. Grzyby. Ciało przeszukę, nic nie było. A co widocznie tego trupka to my zabiliśmy już. Tu nic nie ma. Ej, no bez jaj. No. Czemu się nie zapalisz? Ej, zapal się. Co to jest? Trup, przeszukaj. O nie, jest piesio. Dwa nawet. Ciało, przyjrzyj się. Ten nieszczęśnik prawdopodobnie umarł z głodu. Już przeszukałem. Wykolejony pociąg w północno-wschodniej części. Tutaj tego nie ma. Czemu się te kundle porespiły? Mnie bardziej interesuje. Jesteśmy już na północy, no. No to mówię, najprawdopodobniej właśnie to tak jest, jak mówię, czyli za daleko poszliśmy. No tu gucio widać, nic, zero, nic, nul. A się na te psy jeszcze nadzieję i będzie problem. Tego trupa już przeszukiwaliśmy. Gdzie te piesie są? Tu gdzieś były te piesie.
Krzyk. Au, 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 kontrol, kontrol, kontrol. Umieram. No, nie umarłem? O dziwo nie. Ale to spartoliłem. Okropnie. Widać, że już kurde, dawno nie grałem. Nie wiem, że bandaża nie mamy. Gdzie jest ten pociąg? Kurwa nie. Jak to jest, jak się idzie bez... bez niczego? Jejku, dobrze, że my mieliśmy to leczenie włączone. Dobrze, że było to leczenie włączone, naprawdę. Wykolejony pociąg. No to jest ewidentnie zła informacja, to było na południowym... czy... tak, południowym... ej... czekaj, północno-wschodniej części. Gucio, to nieprawda. To musi być południowa część. Bo tu nie było żadnego... żadnego pociągu. Czemu ta gra mnie w bambuko zrobiła? Weź tu teraz szukaj. Tu też nie ma. No bez jajec, proszę. Gdzie jest pociąg? Nie! Widziałem cię. No kurde blaszka. Ja jestem upośledzony. Nie przytakujcie w komentarzach, proszę. Może jestem. Stara knieja. Nie wiadomo, tu w ogóle nic, zero, nul. Coś na czerwono tu jest, coś, jakaś dziura. Ale tu nie ma ciapongu. To nie jest ciapong. To nie był ciapong. Wykolejony ciapong. No, czy to ci wygląda jak wykolejony ciapong? Paciąg? No teraz będą jaja, że może gdzieś naprawdę jest ten ciapong. Kurde, ja nie widzę. Nie no, to jeżeli gra mówi, że północny wschód, to północny wschód. Szukamy dalej. Ciapongu. Ty kurwo, wszo jedna. Nie spodziewałem się pułapki w takim miejscu, naprawdę. Podnieś złom, przynajmniej. Tu jest to przejście. No to dzisiaj zaliczyliśmy kombo ze wszystkim, jeżeli chodzi o to. O, czy to jest ciapong? Leżeć, burek. Burek leży. I to jest nawiedzony dom. Coś, żem słyszał. Chodź, burek. Burek Burkowski, chodź tu. Aż ty kurde. Ej, ty gnoju. Dobra, wszystkie burki już mamy z głowy chyba tutaj w okolicy. Się tego pory spiło dziadostwa? Z
Zebrane grzyby. To były tylko grzyby. Kolejne grzyby. Północno-wschodnia. Tu jest kolejne. Wrak pociągu. Jest. Mamy to. Duże grzyby. Czyli rozumiem, że tu będzie coś do zabicia. Na 100% tu będzie coś do zabicia. Nie wierzę w to, że tu nie będzie nic do zabicia. W grach, czy w takich grach, najczęściej jest coś do zabicia. Bierz grzybencję. No, czy ty nie wziąłeś tego gnoju? Ja pierdzielę, ale ty jesteś łamaga. Metalowe drzwi, otwórz. Garnek, mięso. Przeszukaj. Rozdarte zdjęcie. Kim jest ta pani? Co tu się dzieje? To gaz. Szukano. Padłem. Fuck. Zachciało ci wizyty u doktora, co? Chłopiec niechcący cię sprzedał. Doktor nie ukrywa swojego rozbawienia. Wspomniał mi, że chcesz się umówić na wizytę. Jak widzisz, znalazłem dla ciebie czas. Niestety nie będziesz miał okazji mu za to podziękować. Ale przydal. Twarz doktora nagle poważnieje. Czekałem na ciebie, parszywy psie. Jesteście tutaj rzadkim okazem. Odwiedzacie nas, kiedy przyjdzie wam na to ochota. Chowacie się między drzewami. Obserwujecie, po czym zapadacie się pod ziemię. Czuję, jak doktor zimną dłonią chwyta mnie za szczękę i przekręca bezwładną głowę tak, by móc spojrzeć mi prosto w oczy. Na moje szczęście coś wam poszło nie tak. Twoi towarzysze cię opuścili. Zostałeś sam i las szybko dobrał ci się do dupy. Nie mylę się, prawda? Posmakowałeś trochę życia tutaj, co? Podobało ci się? Chcesz więcej? Doktor wyjmuje z kieszeni napełnioną do pełna strzykawkę. Pokażę ci więcej. O kurde, czy on nas czymś naćpa? Czym ja jestem? Jestem doktorem? Czternasta sześć. I tutaj tego przejścia nie było wcześniej chyba. Kuciak mały. No tu się dzieje. Co to jest? Nie mogę z tobą porozmawiać. Jeszcze rano czuła się dobrze. Co to jest? Biegnij po doktora. Moje napary jej nie pomagają. Czy jesteśmy my? Jest jakaś zaraza tutaj? Nie rozumiem tego. Się modli. Torba lekarska. Ulecz. Dałem jej zastrzyk uspokajający i związałem ręce i nogi, by nie zrobiła nikomu krzywdy. Tylko tyle jestem w stanie zrobić. To jest to samo, co tutaj było, co u tej baby kury było zrobione. To nie wiem, czy to nie jest ta sama... Tak, to jest baba kura. Oh fuck. Non-stop to jest baba kura. Ci ludzie się zmieniają. Wąs to pieprzony konowale. Jesteś kompletnie bezużyteczny.
Matko. To boli. Pomóż, no, zrób coś. Ratuj nas, doktorze, błagam. Zlituj się, pomóż mi, proszę. Obiecałeś, że nam pomożesz. Kłamca. Tępy konował, szarlatan. Nieudacznik. Ja. Rozmawiaj. Czuję, jak czaszka mi pęka pod naciskiem napierających ścian wagonu. Halo, słyszysz mnie? Wiem, że mnie słyszysz, skurwielu. W mroku ledwie dostrzegam rozmazaną postać doktora. Chciałbyś, żeby to się skończyło, prawda? Chciałbyś się stąd wydostać. Może teraz rozumiesz, jak to jest być zamkniętym wśród tych zdeformowanych, gnijących ciał, wśród jęków tych żałosnych wieśniaków. W ogóle on wygląda w miarę normalnie. Jak miałem im pomóc? Jak? Najpierw błagali o pomoc, teraz muszę się kurwa przed nimi ukrywać. Doktor milknie. Mam wrażenie, że mijają całe godziny. Słyszysz? To te ściany. One do mnie mówią. Moja dziewczynka do mnie mówi. Nawołuje mnie. Wiem, że na mnie czeka. Muszę do niej wrócić. Jest tak blisko. Głos doktora się łamie. Chcę wrócić do domu. Ból staje się nie do wytrzymania. Pokażesz mi, gdzie jest wyjście z tego przeklętego miejsca. Sylwetka doktora rozpływa się powoli. Pokaż mi, gdzie. Gdzie to jest? Gdzie? Co się stało? Czemu ja nie mam nic przy sobie? Znów okradli nas. Co to? Gdzie jest wyjście? Gdzie? Lampa, tylko możemy je wyłączać. Czy coś to nam daje? Garnek. Mięso. I co, będziemy musieli jakoś unikać czegoś? Nie mówcie, że to będzie jakiś kurde pseudoskrankowy typ. Gdzie jest wyjście? Pokaż mi gdzie. Au! No bez jaj, zostawcie mnie! Gdzie? Kurwa! Jak ty jeszcze raz? Nowy wpis w dzienniku. Z trudem otwieram oczy, ledwo dostrzegam stojącą nade mną rozmazaną sylwetkę doktora. Możesz być z siebie dumny, szczurze. Właśnie wykonałeś pierwszy w swoim życiu dobry uczynek i to zupełnie nieświadomie. Jestem całkowicie sparaliżowany. Mogę jedynie bezsilnie przyglądać się, jak doktor wychodzi z wagonu. Dopiero kiedy znika za drzewami, uświadomiłem sobie, że zdradziłem mu położenie przejścia podziemnego. Tym razem trucizna była zbyt silna. Tracę przytomność. Uda się po kilku godzinach. No nie. Nie mówcie, że dałem mu informację, gdzie jest wyjście. Jak ja sam tej informacji nie znam. No bez jaj. Ale spartoliłem to. Mogłem to zrobić inaczej. Ale jestem zły na siebie, kurde.
Trupek. Gnoju. Brak pociągu. Jak ja mam znaleźć wyjście, skoro ja nie znam sam tego wyjścia? Kundelburek, martwy ogromny pies. Czy to jest nasza chałupa? Nie, nawiedzony domek. Ja dużo jeszcze mam czasu. Z tym mięsem trochę jeszcze mam. I odwiedzić skrzypka i mu pierdolić. Za to, że nas zdradziła menda jedna. Skrzypek gnoju. Kurwa. Jeszcze ty wszo jedna, jeszcze tutaj żyłeś. Ciało muzyka. Skrzypce. No i kij ci w oko muzyku. Sprzedałeś mnie. Nie naprawię tego przejścia. Coś jest? Krzesło przeszukaj? Zegarek. Dobra, uciekamy, bo jest 16 godzina, już muszę kończyć odcinek. A jeszcze może byśmy zrobili kolejną dawkę. No kurde, żałuję, że nam się to nie udało zrobić. Mógłbym to inaczej wypróbować, no. Aj, no trudno, no. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś konsekwencja, co najwyżej będziemy mieć trudniej, czy coś takiego. Taką mam nadzieję. Nie wiem, czy teraz my tego, z tego lasu nie wyjdziemy, czy co? Nie mam pojęcia. Co to jest? Złom. Ajajajajaj, dobra. Napijmy się ze studni. I ugotujmy ten cały grejdołek. O, jest dawka, kolejna dawka. Będę mógł regenerować swoją żywotność jedząc drewno. O, to się przyda. Bo tu niestety już nie mogę. Potwierdź. Dobra, moi drodzy, ale resztę zobaczymy w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnych odcineczkach. Trzymajcie się, hej hej.